partnerów, bliską relację. Najbliższą to chyba masz teraz z Fagatą, tak? Moim zdaniem tylko. Że teraz tej trzymasz tylko z Fagatą. W sensie z influencerów tylko. No dobra, no to przejdźmy do ważnego tematu. Jak ty oceniasz te nagrania Maszy o Fagacie? Czy one zmieniły w ogóle twoje postrzeganie Fagaty, czy ty wiedziałeś, że ona taka... Nie wiedziałam. Wiesz, co śmieszne było, jak Kociołkowa zapowiedziała ten film na konferencji. Ja byłam z Agatą na tej konferencji, ja wzięłam na bok i mówię, Agata, jeśli cokolwiek zrobiłaś, powiedz teraz, okej, okay, przepracujemy to, przemyślimy, pogadamy tutaj z menadżerem. Lepiej teraz, żeby powiedziała, niż potem, nie? Niż żeby to wyszło. I ona po prostu nie była w stanie sobie przypomnieć nic. Ona nic nie była w stanie sobie przypomnieć. No i jak wyszły te nagrania, to był on, ten odcinek chyba wyszedł o 17. I ona była u ciebie. No. I była u mnie Wersow. Tak, była u mnie Wersow i przyszła też Agata i oglądaliśmy razem ten odcinek. I... No, I was shocked a little bit. Ale no porozmawiała, ona nam, przez to, że ona z nami to oglądała na bieżąco, ona na bieżąco nam mówiła co, jak, gdzie, co, bla, 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 swoją wersję, więc trochę załagodziła tą sytuację, można powiedzieć. Ona też trochę pogubiona, bo ona na początku w ogóle leciały te głosówki i ona, to nie ja, i my z Wersow siedzimy tak, ona, to nie ja, i potem później w trakcie odcinka ona była ogarnęła, że okej, dobra. Jacobo, dzięki za suba. No dobra, ale pytanie moje było, czy to, że usłyszałeś te nagrania, czy jakoś to zmieniło to, jak patrzysz na Fagatę? Że teraz tam ją na przykład... No bo wiesz, wyszło, że bardzo jest interesowne, jeśli chodzi o znajomości. Czy nie masz z tyłu głowy, że może z tobą się na przykład koleguje, bo coś tam? Zasięgi dobre i tak dalej? Może trochę zmieniło, ale tak jak mówię... Ja ją poznałam z takiej strony, jaką ją poznałam i ja bym się czuła słabo, jakbym nagle ją tak rzuciła i przestała się z nią odzywać. Dla mnie ona jest... Ja nie wiem, to brzmi głupio, bo ja wiem, że ja wyglądam głupio, a ja jestem tego pełni świadoma, ale ja naprawdę, ona dla mnie... Ja mam zero koleżanek, ona mi się z nią fajnie spędza czas, ona dla mnie jest... Ze mną jest fajnie. Wydaje mi się, że ona się zmieniła. Wydaje mi się. Nie chcę ręczyć, nie chcę nic mówić ten, ale wydaje mi się, że jest inna niż... Ale też nie wiem, no nie chcę teraz mówić, dobra, bo ten... No dobra, a teraz ta relacja z Malikiem, no to też nie jest tylko dlatego, bo Malik ma dobre zasięgi. Może się nie powiedzieć. Że można coś skorzystać na tym, nagrać jakąś pieśń, czy coś takiego. Ja wydaje mi się, że bardziej na odwrót.